116 dni zostało do Światowych Dni Młodzieży. W Krakowie jest jeszcze sporo do zrobienia, także pod względem wizerunkowym. Na wielu murach i elewacjach, nawet w samym centrum, jest mnóstwo bazgrołów i obraźliwych haseł antysemickich, antyimigranckich i kibolskich. Natalia Kamykowska. W domu przy ulicy Tynieckiej 10 przez 6 lat mieszkał Karol Wojtyła. Dziś mieści się tutaj Muzeum Jana Pawła II. Miejsce często odwiedzane przez turystów i pielgrzymów ma niestety nie najlepszą wizytówkę. Obraźliwe kibolskie hasła wypisane na sąsiednim murze. Ta osoba, która mieszka w tym domu, która jest właścicielem tej ściany, to starsza pani, której nie stać na pewnie 7-10 tysięcy złotych na odczyszczenie tego muru. Dlatego pogromcy bazgrołów apelują do kibiców, by złożyli się na naprawę tego muru lub wzięli pędzle do rąk i sami zamalowali paskudne napisy. Zwracam się niejako do tych dwóch klubów, które są w Krakowie, które tutaj na przemian zamieszczają swoje napisy. Raz jest to ktoś z tej drużyny, raz z tamtej drużyny. A żeby jakby w imię pewnej tradycji, która gdzieś kiedyś miała miejsce. Otóż kiedy Jan Paweł II umarł, zakopano, że tak powiem, topory wojenne. W tym przypadku zakopmy również szpreje. Każda inicjatywa, która przyczynia się do tego, że tych napisów jest w mieście coraz mniej, jest oczywiście jak najbardziej godna poparcia, ponieważ a tym bardziej szczególnym właśnie w okresie, kiedy zbliżamy się do Światowych Dni Młodzieży. Do Krakowa przyjadą wtedy miliony wiernych, którzy takie miejsca jak to na pewno będą odwiedzać. Przy okazji mogą też zobaczyć antysemickie i antyimigracyjne hasła, których w Krakowie nie brakuje. Pozostaje tylko to, by apelować do intelektów i do serc wszystkich tych, którzy malują po naszych murach, żeby tego zaprzestali, a to z prostego powodu, że przyjeżdżają do nas różni goście. No i dobrze byłoby zaprezentować to, co mamy piękne w Krakowie, w sposób piękny. Przed Światowymi Dniami Młodzieży powstanie także Szlak Bożego Miłosierdzia. Będą to miejsca związane z kilkunastoma świętymi, którzy w życiu kierowali się ideą miłosierdzia. O nie także trzeba zadbać, nie tylko na ten szczególny czas. Natalia Kamykowska, Kronika.